malo nas je, osmo i dalje množina nedeljiva, to ti kaže Kerina. Ja myślę, że w tym akurat pojedynku jakiekolwiek dane, wiek, wzrost, waga, style nie mają żadnego znaczenia. Będzie decydowała siła pięści i przede wszystkim charakteru, a tego obu panom nie brakuje. No to panie, jeśli chodzi o samą sylwetkę Darka Rutkiewicza, on zapytany w wywiadzie, jak ocenia ten pojedynek, mówi 50-50, to na pewno nie potrwa cały dystans. Sam obiecał to w wywiadzie, pytanie teraz, czy dotrzyma słowa. On ma największe doświadczenie, jeśli chodzi ze wszystkich zawodników tej walce na gołe pięści. Dwa razy wygrał to, ale w formule kickbokserskiej, bijąc się na gołe pięści. Znów Vaso zapytany, jak się trafił tutaj na galę Genesis. On mówił, jak, jeśli organizują taką galę, dziwne by było, gdyby jego tutaj nie było. To prawda. Psychopata z Czarnogóry. To naprawdę solidny zawodnik MMA, przede wszystkim stójkowy, bo jak przegrywa swoje pojedynki, to w większości przegrywa je właśnie w parterze. Bogate doświadczenie. Dokładnie, no 60 walk w samym MMA, 40 walk wygranych, 20 walk przegranych, ale to naprawdę... 23 nokauty. To sam widzisz, o to jest zawodnik, chyba rzadko można spotkać zawodnika, który potrafi się co miesiąc bić w MMA. Sam też mówi, że jeśli chodzi o MMA, to chciałby się bić tak co miesiąc, ale jeśli chodzi o walki na gołe pięści, że jeśli byłaby okazja, to chciałby przynajmniej toczyć 2-3 walki w roku. Ach, dobry podródek ze strony Rutkiewicza, ale zebrał to na blok Vaso Bakosewicz. Mocno pochylona głowa Bakosewicza. Wyszelił potwornym lewym sierpowym po tym właśnie zejściu w dół. Vaso Bakosewicz. Przyjął na blok te podbródkowe Rutkiewicza, jak palnął raz to od razu liczenie. Naprawdę ma czym uderzyć chłopak w Montenegro. Lewy na dół, zaraz będzie chciał przenieść cios na górę. Podbródek ze strony Rutkiewicza, kiwa, ciosy. Ale Vaso tak, Bakosewicz. Bardzo, bardzo nisko, co jest nie do pomyślenia w MMA względem ataku i kontrataku kolanami. Tutaj może sobie pozwolić na tak niską pracę rotacją Bakosewicz, a z tej rotacji co jakiś czas śmiga mocnym cepem, a o czym przekonał się już Rutek. Rutkiewicz wygrał wcześniej walkę dwa razy na gołe pięści turniej, ale to był właśnie na zasadach kickboxerki, czyli by tamtego kolana mógł użyć. Tutaj Vaso może pozwolić sobie na tak niskie nurkowanie, po czym momentalnie wystrzelać do góry. Tutaj znowu odezwały się nawyki z MMA. Odruchowe sprowadzenie Bakosewicza. Widać, że stara się poducelować Rutkiewicza jednym ciosem. Dobra próba ze strony Rutkiewicza. Chciała złapać Vaso podbródkowym. Pokazuje Vaso. Możesz bić, ale to nie robi na mnie wrażenia. Oj, klincz to nie te zasady. Na pewno tutaj też doświadczenie bierze troszeczkę górę. A to doświadczenie z MMA i nawyki tych 60 walk stoczonych. Ale trzeba się skoncentrować jednak na mocnych ciosach. Pytanie, jak będzie, jeśli chodzi o koncentrację Vaso, w momencie, gdy... właśnie o tym mówiłem. W momencie, gdy dojdzie element zmęczenia, teraz pięknie trafia Rutkiewicz. Szarża Vaso, pięknie skontrowana. Na to właśnie czekał Rutkiewicz. Czyżby zaczął wyczuwać rytm Vaso? No to mamy po jednym knockdownie w pierwszej rundzie. Ostatnie sekundy. Raczej już tutaj chyba nikt nie wypali żadnej rakiety w głowę rywala. No to będziemy czekać z niecierpliwością na otwarcie drugiej rundy. Szarżującego Vaso Bakosewicza. Round two. Sam też Rutkiewicz mówi, że nigdy nie zmierzył się, jeśli chodzi o walce na gołe pięści, z tak utytułowanym i takim pokazującym tak wysoki poziom sportowy zawodnikiem. Wcześniejsi zawodnicy jednak nie byli tak utytułowanymi sportowcami. Szarża Rutkiewicza, kontra ze strony Vaso Bakosewicza, ale pięknie przypuścił Rutkiewicz szarżowa, ale momentalnie zabrał się w tył. Czeka Vaso, teraz jednak wywiera troszeczkę mniej presji. Czeka, oczekuje na szarżę Rutkiewicza, liczy na to, że uda mu się skontrować z którymś z tym potężnych ciosów. Tak, zdecydowanie bardziej nastawiony na jeden cios, mocny cios i ten cios z kontrataku. Psychopata szar do góry, ale jak już skoczy, to mamy kolejne liczenie. Ale sierpowy. Ale naprawdę było widać zamysł taktyczny. Jeden, drugi, trzeci cios na dół, po czym pokazał, że bije na dół i wystrzeli momentalnie lewym sierpowym na górę. Ale wstaje Darek Rutkiewicz, naprawdę kawał zawodnika. Nie, koniec, koniec! Jednak przerywa sędzia Brombę. Vaso Bakosewicz! A i nakręcony ten czarnogórski psychopata w klatce chciałby dalej
dalej kontynuować bitkę na pięści, ale to może przy okazji Genesis 2. To jak powiedział Bakosewicz w wywiadzie, wie, że Rutkiewicz jest doświadczony w walce na gołe pięści, ale zapewniał w wywiadach, że naprawdę jemu w walce na gołe pięści doświadczenia nie brakuje. No i to pokazał. Ależ tam jest szacunku wzajemnego pomiędzy zawodnikami, takiej radości, bo to jest najpiękniejsze, jeżeli chodzi o sport walki. Przed chwilą wymieniali gołe pięści w twarz, a teraz dziękują sobie przede wszystkim za kapitalne emocje. Bo tak jak powiedział Baso, powtórzę to po raz kolejny, kość w kość, ale szacunek musi być i to pokazał bałkański psychopata. No to za chwilkę oficjalnie knockout w drugiej rundzie. Panie i panowie, walka skończyła się w rundzie drugiej, po tym jak minęło 57 sekund. Yo, winner! Psychopata! Waso! Psychopata pozostaje cały czas nakręcony.